Witamy was, szanowne panie i panowie. Przed wami ukraińska grupa Od Winta. Tadeusz Kostiuszko, Adam Mickiewicz, Mikola Koperny, Fryderyk Chopin. Od Winta, prawdopodobnie jedyny na świecie przedstawiciel gatunku ukrabili, czyli ukraińskiej wersji rockabilly. Amerykańskie country oprawiliśmy ukraińskim folkiem i tak powstało ukrabilly. Od Winta istnieje od 1993 roku i przeszedł bardzo długą drogę. Od występów w lokalnym domu kultury po koncerty na największych scenach dla wielotysięcznej publiczności. Dziś zespół koncertuje nie tylko na Ukrainie, ale i za granicą. Zespół Od Winta zyskuje popularność na Ukrainie, w Rosji, w Polsce, w Austrii, w Holandii, Białorusi i wszystkich krajach świata. Skład zespołu zmieniał się wielokrotnie. Muzycy odchodzili i przychodzili, ale zespołu nigdy nie opuściła pozytywna muzyczna energia i poczucie humoru. Jak na przykład w piosence Umene Misz Nohamy Ukraina. Między moimi nogami Ukraina. Od Winta, zespół Od Winta jest z nami, jest Igor Herbut, zespół Lemon, jest zespół Kombi, a więc naprawdę międzynarodowe towarzystwo. Chłopcy, bo wy trochę po polsku, ja trochę po ukraińsku, dogadamy się? Dobrze, ja myślę, że my znajdziemy mowę. A ja w razie czego Igor pomoże. Panowie, czy wy kogoś nie obrażacie? Między moimi nogami Ukraina, jak ja bym tak zaśpiewał po polsku, to by mnie od razu wsadzili do więzienia. O, do więzienia, nie, nie. Ja sprawa w tym, że to piosenka pro velosiped, pro rower. Rower. Rower! To rower, to popularny jest ukraiński rower, jaki popularny i w Polsce. Oczywiście, znacie ten wierszyk, nie pij wódki, nie pij wina, kup se rower Ukraina. Ty się młody człowieku ucz, bo ciebie jeszcze na świecie nie było jakieś dziły rower Ukraina. Mickiewicz. Adam Mickiewicz. A ty mam taki rower? Nie, już nie, zamieniłem na mountain bike. O, niczego sobie. A nie, ale żałuję, żałuję, naprawdę żałuję. Żałuję, bo Ukraina się nie psuła, bo nie miała przerzutek. Panowie, powiem wam tak, bardzo mi się podobało. To jeszcze tylko pozdrowienia dla wszystkich na Ukrainie, bo dzisiaj święto narodowe. O, zwyczajno, сьогодні на Україні День Незалежності, тому всі українці і в Польщі, і в Україні, по всьому світу, вітаємо вас з Днем Незалежності. Щастя вам, здоров'я, всього найкращого. Да, добре. Ми номер три. То трохи... To trochę wygląda jak najazd obcych wojsk na nasz kraj, ale miejmy nadzieję, że Dzień Niepodległości Ukrainy nie zamieni się na Dzień Braku Niepodległości w Polsce. Igor, co ty tutaj robisz? Jestem z przyjaciółmi moimi z Ukrainy, z Od Winty. Ale z tego co wiem, również będziesz występował. Tak, jutro razem z moimi przyjaciółmi z Kombi i z innymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej na koncercie poświęconym Beatlesom. A, piękna sprawa. Wy panowie, tylko Beatlesi? Nie, nie tylko Beatlesi, mu zadania gwiazd i Beatlesi, więc mamy jutro bardzo dużo pracy. Waldek, jak się podoba nowa opera? Zarąbiście, jestem pierwszy raz, od pół godziny dopiero i jeszcze zwiedzam, ale już jest nieźle. Piękna sprawa, piękna opera leśna, piękny koncert i piękny festiwal, który będzie trwał przez dwa dni, a my wracamy na scenę.